Dziękuję za wsparcie kanału i pozdrawiam. Uwaga widzowie, zanim zaczniemy odcinek, zrobimy sobie taki mały challenge. Za każdy 15 łapek w górę będę dał w opisie albo przypiętym komentarzu koldy takie, czy najlepsze koldy pod expa, albo najlepsze zasoby oczywiście ze słabą obroną, jeśli będziecie chcieli takie właśnie planety do atakowania, zostaw łapkę w górę i wiadomo, za łapki będę udostępniał za koldy, więc powodzenia. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Galaxy Life. Dzisiaj będziemy omawiać zmiany, co się zmieniło w bazie od 10 dni. Pewny challenge, który zrobimy to dodatkowo i malutki taki konkursik, więc zaczynamy. Więc przejdziemy oczywiście sobie na razie do mojego challenge'u z poprzedniego odcinka. Pamiętacie, jak wspomniałem o tym w poprzednim odcinku, jeżeli ktoś wymyśli challenge, czyli przygodowo, jeśli nie zrobię oczywiście pewnej rzeczy na czas, to wymyślacie oczywiście challenge plus karę. I jak na razie tylko napisała jedna osoba w komentarzach, ale dużo osób napisała na Discordzie. I powiem tak, ja przyjmuję tylko zasady na YouTubie. Dlaczego? Bo na Discordzie wiadomo, można też to uznać, ale ze względu na to, że nie mogę tego znaleźć, bo to było na grupie w Galaxy na Discordzie, więc ponownie my jeszcze taki mały challenge, pamiętajcie, bo jak na razie jest taki mały challenge od użytkownika Squarek, o ile dobrze czytam, jeśli to przepraszam, że do końca października ulepszę wszystkie domki, złote minerały do 10 level, jeśli się nie uda, no to wszystkie banki sprzedaję. I jak na razie ten challenge mogę aktualnie potwierdzić, ale jeśli byście chcieli zobaczyć przygodowa, pamiętam, że ktoś z widzów napisał mi, że jeżeli nie zdąży zbudować SB7, czyli bazę gwiezdną do 30 tam września, no to wypijam piesiówkę, czyli taką 100 miltową budkę. I pomyślałem, może być dobry pomysł, ale nie napisał mi w komentarzach, więc uwaga. Daję wam jeszcze 2 dni, czyli do 30 września o napisanie oczywiście challenge'u plus kary. Może być o wszelkiej tematyce kary i challenge'u, ale pamiętajcie, to ma być challenge związany w Galaxy Life, a kara to może być byle co, oprócz konkursów. Więc piszcie śmiało, jakie macie pomysły, a ja przeczytam i zobaczymy, może któryś z tych wybieram. Na razie aktualnie wybieram ten challenge, który mam zrobić. Wszystkie domki i minerały na 10 level. Teraz przejdziemy sobie do takiego, by powiedzieć, malutkiego konkursiku, bo jeżeli wiadomo, wspomniałem na odcinku, że nikogo nie dodaję do znajomych, ale od teraz kto napisze w komentarzu 3 osób, wybierę sobie z czatu, boże nie czatu, w komentarze i dodam po prostu do znajomych, po prostu, bo dużo wspomniał osób, żebym kogoś pododawał do znajomych, wiadomo, żeby mieć jakiegoś, nie wiem, youtubera, po prostu mieć do pomocy, więc jeśli chcesz, żebym cię dodał do znajomych, napisz mi w komentarzu swoje ID, albo po prostu link do Steama, albo na Discordzie i wtedy 3 osób wybieram. To taki malutki konkursik. Kto szybszy, po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Teraz przechodzimy oczywiście do bazy, co tu się pozmieniało. No ogólnie do bazy się tutaj nic nie zmieniło. Ogólnie cały czas tylko ulepszam te domki do mnie oczywiście challenge. Najbardziej się oczywiście skupiam do produkcji monet, bo wiadomo, monet są regularnie potrzebne. Wiadomo, do jakichś tam bitew do czegoś. Aktualnie będę zbierał monety i minały do ulepszenia bunkrów, no bo wiadomo, powiedzmy szczerze, jak mamy teraz tą wojnę przegładową, jestem cały czas non-stop atakowany. Jak sami widzicie, jestem praktycznie co kilka minut atakowany, albo co kilka godzin atakowany. I przegładowa jak mnie nie ma, dajmy sobie przykład. Pamiętam, że ktoś mnie tak o właśnie, tutaj takie gracze mnie atakują różnymi po prostu rakietami czy skałami, po prostu w kilka sztukach i czasami się dziwię, że no im się chce to po prostu zużywać, bo dajmy taki po prostu przykład. Bo pamiętam, że miałem taki jeden przykład, o, że przykładał ktoś tu zużył na mnie, pamiętam, że był taki jeden atak, że zużył na mnie bazuki, czołgi, stakedy i stalinatodów. I uwaga, co było najśmieszniejsze, typ zużył na mnie 7 bomb zamrażających, 3 rakiety, 1 skałę i nie zniszczył mnie na fulla. Bo jeżeli ktoś mnie zniszczy na fulla,
dostanie ode mnie 7000 expa, tam od 7 do 8000. A ten typ nie zniszczył w połowie, bo dostał ode mnie tylko 4000 expa, więc nie wiem jakim cudem ci kolesie, bo to był oko, to był Polak. Więc poza tego Polaka, który mnie zaatakował, i mnie po prostu dziwi, po co zużywać tyle rzeczy, 7 bomb zamrażających. Nie wiem, jakim cudem koleś mnie nie zniszczył tymi bombami 7, nie wiem, czy dostał laga, najprawdopodobniej dostał laga, ale... No, wystarczy, że ktoś da 4 bomby na ten okrąg i już jestem nie do... No, po prostu jestem zniszczony, bo bomby trwają 30 sekund. I ja jestem w szoku, że on to nie wykorzystał, więc... Nie wiem, jak ludzie to robią, że atakują i nie niszczą do końca. Nie, to po prostu dziwne. Więc jak mówiłem, skupię się na razie na bardziej bunkrach, żeby mieć oczywiście na drugi poziom, żeby rakiety nie zostały po prostu... bo wiadomo, rakietami można zjeść na 2 hity, a tak to jak będę miał na drugi level, bunkry to muszą 4 albo 2 skały. I zrobienie modu do przynajmniej 3 poziomu, no bo wiadomo, mody są bardzo przydatne w obronach, więc to jest bardzo istotne. Na razie działka nam ma praktycznie na, do 5 levelu. Wiadomo, coś tam parę zostało na 4 level. Jeżeli chodzi o jakieś tam inne struktury, Boże, jak to się na armię itp. No wiadomo, wszystko są lepsze na fulla. Wszystkie tam, wiadomo, chipy z urzędu do trzeciego okienka, więc na razie tutaj się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o rafinerię, powiem tak, tutaj, to jest ważny szczegół. Pamiętacie o tym, że robiłem openingi z rafinerii i dostawałem już na nagrody? To możliwe jest bugowane, bo ostatnio jak w poprzednim odcinku dostałem 3 miliony monet, to po odejściu z gry i wejściu do gry zabrało mi te 3 miliony, więc możliwe, że ta rafineria jest nadal zbugowana, możliwe, że działa to, ale nijak może to zbugować, więc tutaj ma uwaga, żebyście uważali na rafinerię, bo no zużywajcie te minały, no wiadomo, minały nie da się na to zużywać oprócz rafinerii, ale żebyście mieli tutaj świadomość, że jeżeli otwieracie jakieś tam prezenty różne, to może wam szansa, że to zniknąć. Nie wiem jak to było w craftingu, bo pamiętacie w odcinku, że jeszcze zrobiłem parę rzeczy do kolekcji, ale czy to znikło, nie wiem. Pamiętajcie, żebyście mieli świadomość, że to może zniknąć i możliwe, że administracja, czyli moderatorzy z kolekcji live mogą tego nie oddawać, bo szczerze mówiąc, jak wysłałem tego tikata o tym, to nie dostałem odpowiedzi w ciągu 3 dni. No, nie dziwię się, ile mają tiketów, bo jak spytałem się z ciekawości moderatora, ile mają tiketów, czyli ogólnie zgłoszeń na graczy, to oni mają 1000, a w administracji tam pewnej jest tam ponad 20 osób, więc no, nie dziwię się, że długo trzeba czekać na odpowiedź. Oczywiście te minały zostały mi zwrócone, bo wiadomo, jak to się mówi, małe przywileje się ma. Ze względu na to, że się nagrywa, ale uważajcie po prostu na to korzystanie filmu. Taka mała sugestia. I co? W dzisiejszym odcinku będziemy sobie ulepszać też bazę na 6 level, bo ponad spinanie chyba ponad chyba 1,5 tygodnia, bo wiadomo, żeby zbudować SB6 potrzebuje 22,5 miliona pojemności banku. I po zbudowaniu mnie, nie wiem, trwało może 1,5 tygodnia, bo wiadomo, na kolonii pierwszej i drugiej można do maksymalnie 8 poziomu, jeśli ma się SB4. No i w końcu będę miał SB6, wiadomo, 4 dni czekania, ale mnie to nie boli. Chipy mam akurat przygotowane, wiadomo, chipy można oczywiście zrobić z sprzątania i Rival Battles. Oczywiście to nadal działa, nie są zbugowane, nie zrobiło mi żadnych chipów. Akurat dzięki temu zebrałem 20 chipów. Może to niewiele, ale uwierzcie, te 20 chipów to... No może ratować. Więc... Ulepszamy to. Tak, zużywam 48 chipów na to. Cyk. No i... Teraz trzeba tylko czekać te 4 dni. Więc... Jeśli ktoś jest znajomy u mnie, możecie sobie oczywiście kliknąć. Chętnie to oczywiście pomogę, ale też słyszałem w komentarzach, przeczytałem parę komentarzy, 3 osoby napisali mi,
Jeżeli ktoś mi pomaga, to się niby skraca czas, ale po wyjściu z gry czas po prostu jakby nie uznaje to, że się skraca, więc nie wiem, czy to faktycznie działa, nie sprawdzam tego, ale jeżeli trzy osoby mi to napisały, że faktycznie ktoś pomaga, skraca, ale wychodzi z gry i potem wchodzisz i czas jest nie, po prostu nie jest zdecydowany na te skracanie, tylko jest po prostu wracane do pierwotności, no to nie wiem, jak mówię, nie sprawdziłem tego, więc tego nie potwierdzę, ale tu też musicie mieć świadomość. Wiadomo, no gra nie jest ukończona w 100%, że są jakieś tam różne, wiadomo, bugi, błędy, ale tak cieszę się, że gram w tą grę, mimo to, że są bugi, błędy, mnie to nie przeszkadza, bo wiadomo, ja kocham tą grę. Grało się w młodości, w 2015 roku, nawet Galaxy Reborn, więc ja nadal będę grał. Nie ma po prostu tam szczegółów. Są błędy, tutaj trzeba po prostu z tym żyć. A jeżeli chodzi o kolonię, jak wygląda kolonia? To tak się prezentuje moja pierwsza kolonia. Wiadomo, w pierwszej kolonii ulepszam tylko banki do 8 poziomu, jak wspomniałem. I teraz ulepszam tylko domki. Kopalnie tam są tylko, wiadomo, na długi level, żeby coś tam, nie wiem, coś tam było. No wiadomo, jak to jest, ale teraz ogólnie w koloniach skupią się tylko na domkach. Nic więcej. Postanowiłem to, że ogólnie domki będą tylko na razie poświęcone na produkcji monet. Możliwe, że w koloniach trzeci numer i numer 4 tam tylko będę zrobił kolonię do wykorzystywania różnych ataków, bo wiadomo, jak robimy jakiś atak, czyli znajdzie się cel, to znajdzie się przeciwnik, że na przykład domki są bardzo odkryte ładnie i wiadomo, można zrobić z tego dużo cudowców. Nie, ja przez godzinę, kiedy zdobyłem po kilka milionów monet czy minerałów i to bardzo daje dużo. Ja sam oczywiście bardzo kacza, nie mówię o jakichś tam stajkach, które są dużo ulepszone, tylko po prostu na zwykłych bardzo kacza. Więc po prostu trzeba poświęcić te kilkadziesiąt minut, nawet do godziny max, żeby zdobyć te kilka milionów monet. Więc to daje bardzo sporo. Jeśli chodzi o kolonię numer 2, to kolonię numer 2 tak się prezentuje. To jak mówię, ulepszenie tylko domków, nic więcej. Tylko tutaj szkoda, że najbardziej tutaj bardzo mi są potrzebne młotki. Mam problem ogólnie z zniszczeniem jakiejkolwiek bazy gwiezdnej, wiadomo. A mam sporo chemu, nawet skrzynek o dziwo, bo skrzynek bardzo wcześniej kiedyś było mi bardzo potrzebne niż młotków, a teraz mam na odwrót, młotki są bardziej potrzebne niż skrzynek. Bo aktualnie skrzynek mam dwie. W sumie dzisiaj mogę mieć trzy, bo już minęła 36 godzin, więc będę miał trzy skrzynki. A pracowników, no, są potrzebni, więc no niestety trzeba zdobyć jakimś cudem. No dobra, w dzisiejszym odcinku to na tyle. Najważniejszych informacji podałem. Teraz oczywiście przejdziemy do jakichś różnych ataków, tam sojusz, które sobie porobiłem. Właśnie, w razie czego sojusz został zmieniony. Nie chcę teraz pistolika, tylko teraz gram w Stanik. Jakaś taka nazwa. Więc nie mówcie o jakiś tam, nie wiem, kto to wymyślał, bo to wiadomo, dowódca wymyśla takie nazwy. Bo dlaczego mam pestnikę w pestnikę? Ja bym to powiedział, pestnikę się zbugowało, bo nie wyszykowało nam żadnych wojen przez 3 dni. Nie mogliśmy zrobić żadnych ataków, no bo po prostu napisali, że nie da się zrobić, po prostu ten sojusz jest zbugowany i po prostu trzeba było zrobić sojusz od nowa i tyle. Nie wiem, czy faktycznie to jest prawda. No, powiedzmy szczerze, że przez 3 dni nie mieć żadnej wojny, no to troszkę no XD. Ale nie wiem. Nie wiem, o tym myślę. Możliwe faktycznie, że to było zbugowane, więc może do jakiegoś dojdę polskiego sojuszu, kto wie. No bo lepiej zagrać z Polakami niż z jakimiś Anglikami czy innymi tam. Bo wiadomo, jak to się mówi, Polska gudam, a nie jakieś tam inne tam szprotki. Więc co, przechodzimy do jakichś kilka walk, więc tutaj będę się żegnał. Dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka. Jeśli wam się oczywiście odcinek się spodobał, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki, na dzisiaj, cześć i miłego dnia, jak wam życzę. Siema.